Wracamy razem z Wami do finału przegranych w grupie B1 w Dragon Ball Fighters na Ruchai Rumble 2018. Będzie grał Kujon, będzie grał Kaczmar. Panowie zamienili się miejscami, więc zaraz to dostosujemy do rzeczywistości. I już możemy lecieć. Bardzo ładnie zbił tą asystę od razu. Tak, nie pilnował tych ślicznych nóg. Bardzo szybka konwersja z jednym paskiem od razu. No i Super Dash robi swoje. Zgarnął 17, teraz Kamehameha w Super Dash. Ale Kujon odpowiada własnym Super Dashem. Confirm. Tak. No i właśnie tak nie za bardzo Kujon musi czuć ten neutral, który mu Kaczmar trochę narzuca jednak. Więc pewnie zmiana na Vegetę ma mu pomóc się troszeczkę orzeźwić, otrzeźwić. I Super Dash, tym razem prosto na 2H. Kaczmar nie pozwala na takie... No nie, oj! Oj, w ogóle nie pozwala. Dwa razy, czy zobaczymy hat-trick w tym meczu? Teraz już Kujon się wycofał, oj! Złapał Kaczmara. Oj, Super Dash do resetowania pressingu. Nie trzeba uważać później na te daby. No. Ojej. Super Dash za Super Dasha. Podoba mi się ta konwersja. Bardzo wielu graczy ma problemy z konwertowaniem z Super Dasha. Podoba mi się, że był w stanie zrobić super ekipy. Tak. Teraz powiem bardzo dobrze, wtagowuje Vegetę, korzysta z tego Super Dasha, żeby jednak troszkę jeszcze uszknąć życia Kaczmarowi. Kaczmar wraca. Patrz, Kaczmar nie był gotowy na takiego Super Dasha. Dobrze, Kujonowi udaje się uciec z Vegetą. Ale i Kaczmar wymienia go Tanksa na Goku. Będzie znowu damage, trochę się uda uszknąć, a DHC, Goku Blacka. Bardzo rozsądne. Aj, próbował Kaczmar tego rzutu. Miał go w głowie, ale nie było go w grze. No i teraz obity Gotenks kontra obity Goku Black. Ojej, to zabicie. Tak. Bez superki, bez niczego. No i w ten sposób Kaczmar wyrównuje sytuację. Kujon będzie musiał posadzić ten hit. I decyduje się uciec. Bardzo ciekawe decyzje teraz Kujon podejmuje, bo jednak jak mu androidka zostanie bez asysty, to będzie ciężko. A na to się zapowiada! Nawet z samą asystą androidki może być dość ciężko. Tak. No i teraz. I teraz wszystko w rękach jednej blondynki. Kujon i jego waifu lecą do przodu, ale nadziewają się prosto na but. No i level 3. Jeszcze zdąży sparkingować. O, musi zacząć jak najszybciej. Oj, 5H! O, świetnie. I korzysta z tej 17. Resetuje presję, ale odskakuje trochę za daleko i Kaczmar ma okazję uciec z rogu. Low i konwersja, świetnie. Ma jeszcze fajnie szansę to wygrać. Tak, oczywiście, że potrzebuje standing low. To już 18 jest zdecydowanie najsilniejszą pokoju. Tak. To będzie level 3, ale on może nie zabić. Tak. Nie powinien, tym nie zabije. Z tym sparkingiem. Nie zabije. Ale zużyje dużo czasu i sparking Kujona jest już na wykończeniu. Kaczmar nadal ma swój. Tak, w ogóle nie aktywował. Trochę paniki, ta ucieczka była taka niekorzystna, ale 17, nie było konwersji. Sparking! No i pierwsza walka dla Kaczmara. Bardzo ciekawe. Ja myślę, że Kujon grał trochę zbyt zachowawczo. On powinien trzymać się bardziej tej androidki i liczyć na setplay. Tak, nie będzie mu łatwo z Kaczmarem. Parę razy, że ma wylabowane całkiem tak? Sensowne sety na skąd. Tak, dokładnie. Ale widzisz, on się trochę daje wciągnąć w grę Kaczmara tutaj. Taką ostrożną grę, taką zachowawczą.
to, że Kaczmar ma trochę inny układ ze swoimi postaciami. Jemu może mniej zależeć przez jakiś czas przynajmniej. Ten kick udałoby mu się tam skończyć perkiem, ale teraz chyba... Tak. O, nie, to jest no, zabrakło paska na DHC, ale udało się zchase'ować. Jest asysta, air dash. Znowu ten empty jump low. Razem już zablokowany. Tak, tak, tak. Ładne przedłużenia, ale tutaj Kaczmar był gotowy. Tak, ale widać też, że Kaczmar już bardzo respektuje. O no. O no. No i teraz Queen powinien uciekać. Teraz jest moment, żeby zmieniać tę postać zdecydowanie. Duży to damage. To bardzo dobre bardzo combo. Oczywiste. Tak? Znaleźć moment, a nie za to spaniszowany. Tak, może waniszować? Ej. Albo wieki. Tak, tak, tak. Jest Big Bang. No i Kaczmar znowu od razu decyduje się w tego superdasha. Bardzo ryzykowna zagrywka z jego strony, szczególnie teraz, kiedy Kujon dopiero co wszedł na ekran. Świeżą, gotową postacią. Wersja, zobaczmy. Tak. Panisza i... O! Taguje. Snapback. Bardzo słuszny snapback. I jednocześnie rozsądna ucieczka. Aj, ducha! Oj, orientował się bardzo szybko, że zdrowo. Tak, level 3. Zabije. O, zabije, to musi zabić. Na ostatnich hitach, ale weszło. No i co, teraz Black. Goku Black, Goku zwykły. Znowu, dobry superdash, tylko nawet dobre konwersje z superdasha, zadając stosunkowo niewielki damage, to mogło być, nie wiem, 3200-3400. To nie jest damage, którego Kujon teraz potrzebuje, ale teraz zaczyna się powrót. Nadal szanse, że... Tak. Dotychczas Kaczmar bardzo dużo zyskiwał na superdaszach, ale proszę, po prostu poddaszował, był gotowy na pomysły Kujona, w których on tak naprawdę sam siebie trochę zamieszał. Level 3, ciekawe czy Kujon zdecyduje się na ucieczkę, czy też da jeszcze szansę dla Kujona. Wydaje mi się, że mógł pokonać. Na razie Kaczmar nie pokazywał za bardzo... Ojej! Nitty rzut! Właśnie miałem mówić, że nie pokazywał za bardzo mix-upów level 3. Właśnie teraz pokazał. O, i teraz musi uciekać Kujon. Tak. Uciekł trochę ryzykownie. Ale kara z tego będzie niewielka. Oj! Właśnie jak to powiedziałem, Kaczmar świetnie wykorzystał opcję po waniszu. I wtaguje Vegeta? Nie, nie warto. No tak, bardzo słusznie. Kujon może to przegrać. Teraz będzie mu potrzebny instant sparking. Jak najszybciej. Kaczmar go nie może zabić jeszcze, ale będzie bardzo blisko. Oj, clash superdaszy, 2H. Był gotowy. Okej, okay, jest damage. Tutaj by się przydało to 2H bardzo. I koniec. Aj, dropnął w takim momencie! Ale sparking za późno, za późno. Ten pierwszy hit chyba nawet zablokował, trochę dopiero jump light. To prawda, to prawda. No cóż, to zamyka nam bracket. Zamyka nam bracket B1, zaczyna nam bracket B2, w którym gram ja. Hurra!